Kasia zrobiła tabelkę, by porównać, ile czasu spędziła na odrabianiu pracy domowej w zeszłym tygodniu. W pierwszej kolumnie przedmioty, w drugiej kolumnie czas spędzony na odrabianiu pracy domowej w godzinach. Prace domowe z matematyki Kasia odrabiała przez 3 czwarte godziny, czytała przez 7 ósmych godziny. Czytanie to chyba nie przedmiot, pewnie chodziło o literaturę w języku ojczystym. Na pisanie poświęciła 3,6 godziny, i na zadania z przyrody 0,5 godziny. I pytanie: nad którymi przedmiotami Kasia spędziła więcej niż 2 trzecie godziny? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie najpierw sami odpowiedzieć na to pytanie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy wśród tych czterech ułamków znaleźć te, które są większe niż 2 trzecie. Jednostki wszędzie są takie same: te cztery ułamki to liczby podane w godzinach, i te dwie trzecie to też dwie trzecie godziny. Zacznijmy może od dwóch trzecich. Przedstawmy w jakiś sposób dwie trzecie w postaci graficznej. Odręczny szkic w zupełności wystarczy. Jeżeli to jest jedna całość i jeżeli podzielimy tę całość na trzy równe części, to każda z tych części to jedna trzecia. To jest 1 trzecia, to jest 1 trzecia i to jest 1 trzecia. I dwie trzecie to dwie takie części. Pierwsza 1 trzecia i druga 1 trzecia. Spróbujmy teraz w podobny sposób przedstawić każdy z tych czterech ułamków. 3 czwarte. Znowu całość, żeby łatwo było porównywać, musi mieć taką samą długość. Tym razem, ponieważ interesują nas czwarte, 3 czwarte, to musimy tę całość podzielić na cztery równe części. To jest 1 czwarta, to jest 1 czwarta, to jest 1 czwarta i to jest 1 czwarta. 4 czwarte to jedna całość. 3 czwarte to trzy z tych czterech. Pierwsza, druga i trzecia. 3 czwarte. No i widać, mimo że rysunek nie jest idealny tylko odręczny, Widać, że 3 czwarte to większa część całości niż 2 trzecie. W takim razie wiemy już, że Kasia spędziła nad zadaniami z matematyki więcej niż 2 trzecie godziny. Bo 3 czwarte jest większe niż 2 trzecie. Zaznaczamy matematykę jako poprawną odpowiedź. Teraz czytanie. 7 ósmych. Znowu jedna całość tej samej szerokości albo długości. I jeżeli chcemy narysować 7 ósmych. To musimy podzielić tę całość na 8 równych części. I z tych ośmiu zaznaczyć 7. Najprościej na 8 podzielić trzykrotnie na dwie równe części. Każdą z tych dwóch znowu na dwie równe. I jeszcze raz. I każda z tych równych części to jedna ósma. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. 7 ósmych. I znowu widać wyraźnie, że 7 ósmych to więcej niż 2 trzecie. Czyli Kasia poświęciła na czytanie więcej niż 2 trzecie godziny. Pisanie. 3 szóste. Jak mogą wyglądać 3 szóste na naszym rysunku? Jeszcze jedna całość. I możemy pomóc sobie trzecimi. Zaznaczmy trzy równe części, tak jak tutaj. I jeżeli podzielimy każdą z tych części jeszcze na dwie równe, to będziemy mieli szóste. Sześć równych części. I z tych sześciu trzy: jedna, druga, trzecia. Trzy szóste. I znowu widać, że trzy szóste to mniej niż dwie trzecie. Nie zaznaczamy pisania. Kasia nie pisała dłużej niż dwie trzecie godziny. Pisała krócej. I ostatni przedmiot przyroda dziesiąt. Znowu narysujmy całość i podzielmy ją na 10 równych części. Na dwie równe części i każdą z tych dwóch na 5 równych: 1, 2, 3, 4 i 5, 1, 2, 3, 4 i 5. Taka dokładność tego rysunku powinna w zupełności wystarczyć. Każda z tych równych części to 1adzieta. 1 10 1 10 i tak dalej. I 5 dziesiątych, czyli z tych 10 zaznaczymy 5 części. 1, 2, 3, 4, 5. No i 5 dziesiątych to dokładnie to samo co 3 szóste. No i tak jak 3 szóste to mniej niż 2 trzecie. I zadanie rozwiązane. Kasia spędziła więcej niż 2 trzecie godziny przy matematyce i przy czytaniu.